Witam wszystkich naszych widzów, tutaj Lukas, ze mną jest Kałach. Dobry wieczór albo dobre popołudnie w sumie. Nie, 16 to popołudnie raczej, co? No zgadza się, tak, 16 to jest popołudnie, czyli w sumie nie wiem co powiedzieć. No. Zgadza się, no to tak, wracamy do podbojów, odpoczywamy. Wracamy do podbojów, dokładnie. Anhalt i Nassau. Ej, to zawsze hajs będzie. Gdzie te kraje są? Bo ja nawet nie wiem, wiecie? To, że Krym mi zajmuje, to w sumie nikogo nie obchodzi. Gdzie wy jesteście? Aha, tutaj i tutaj. Nie są to jakieś dobre prowincje, ale zajmiemy. Mogłem sobie iść odwiedzić jego te kraje. Czy ja mogę już mu warninga zrobić? Insulta mogę mu wysłać. Nara. O, nadal są tu powerful. A, to jeszcze przez jakiś bardzo krótki czas. Call for peace już. O. Dobra, czekajcie. Teraz już nie potrzebuję. Teraz możemy już technologię spokojnie robić. Anhalt zajmiemy i się szykujmy do wojny z Mamelukiem. Zbudujmy sobie troszeczkę armat. Jaki ja mam force limit na ten numer? Okej. Kałaś już chyba wyczuwa, że ja tutaj szykuję coś ciekawego. Zastanawiam się, czy mu niszczyć, pokazać, zniszczyć ten sojusz. I pokazać, że Austria go aż tak nie ratuje w tej serii. Ale myślę, że to zrobię, bo się trochę w tej przestraszy i będzie bardziej kombinował. Nie? Na pewno się ze mną nie zgadzacie. Dobrze, jaki mamy ten call for peace? Dość niski na razie, więc to mnie nie obchodzi. I byśmy się wzięli za koalicję. Na mnie przeciwko w koalicji są... Na ten moment... Okej... Okay. O, bunty. Gdzie to było? Tutaj na Sału. Sue for peace. Wasala schremieć! Ale to by było chore mieć wasala w chrę. Ale serio. O nie, advisor mi zginął. Advisor mi zginął kolejny, no trudno. No to już może skancelujmy. Czekajcie, tu relacje poprawiłem. Ruchy spy networka na Mameluków w takim razie. Oraz na... Może tą Gruzję? A, wiem, ja przecież chciałem Hishin Kaifę, zresztą nie, jedno zespół zostawmy. Możemy kolejną rzecz wprowadzić. Agresywna ekspansja mniejsza. Bez dwóch zdań. Ciebie cofamy, żebyś mi to zajął. Gdzieś jakieś bunty mam. Hordy, okej. Okay. Nassau. Krym mi wybucha. Sue for peace. Trzeba będzie go stłumić. O Boże, jaki ty jesteś biedny, War Repsy. Prestiżu mam mało, więc zrywajcie. Wywracajcie. No i musimy pod... A. Żeby mi tu koalicja nie powstała. Wenecja... Bo dołączył do koalicji. I Polska może mi dołączyć do koalicji. Polska. Polska może dołączyć do koalicji. Kurde. Akurat tą prowincję chciałbym, czy tą? Zostawienie tego sobie to jest ból. Nie mi tuż rośnie? Czy mi się spieszy? Szczerze mówiąc. Chyba nie. Inkwizytora, tego nie możemy mieć. Tutaj moglibyśmy mieć Improve Relation typa. A mam Improve Relation. Czekajcie, ja myślę cały czas. Dawaj, Army Tradition. Tego eventu zwiększającego mi bonusy już nie ma. Ej, kogo mi zabiło? Eunona mi zabiło? To jeszcze jeden raz.
No, ten jest trochę gorszy, ale niech będzie. Okej, tak to zróbmy. Kolejny advisor zginął. Się tak zastanawiam, czekajcie, ale tak. Od merchantów moglibyśmy mieć jak najbardziej i od wojska... nie mogę mieć, kurde. No to niech będą dwójkowi. Będziemy anektowali teraz Shinkaifę, więc weźmy to to. W ten sposób. Mógłbym robić Spy Network, kurde. Ty masz gwarancję z Wenecji w sojusz z Knightami. Twardy kor na Albanię. Wojna z Wenecją też byłaby w spoko, tylko że już ma za dużo agresywnej ekspansji w ogóle. Ej, Mameluk się szykuje na jakąś wojnę z kimś. To mogę być ja. Ale mi to nie przeszkadza. 2, 5, 6, 3, 1... To jest, inaczej go nie nazwę, jak tylko... megalomania. Legalizm. Straciłem te klejmy tam na północy, no trudno. Nie, może mi nie wejdziesz w tą koalicję? 29. Gruzja, Polska i tak dalej, i tak dalej. No nie, no wejdą w koalicję. Węgry, Albania, Wenecja. A takiej koalicji to ja już nie ruszę. Gdzieś bunty kolejne. Na Krymie dalsze pewnie. Nie tam, dobra. Stłumy to. Polska, Polska, Polska jest rywalem. Wenecja też jest rywalem. No dobra, to nie przesadzajmy po prostu. Węgry, Regusa, okej, okay. Circazja, kogo ona obchodzi? Tutaj byśmy mieli forty. W sumie jeszcze tutaj muszę to zdobyć, te prowincje. Też? Albo i nie, może jakbyśmy tak mieli? Wiecie, inaczej to zrobimy, so for peace już, nie tak, tak. To jest mniej agresywnej? Okej. Okay. Ale jestem bardzo na granicy, żeby nie było. Tutaj się pobawmy z stworzenie marchi. Create subject. Transylwania. Jak najbardziej. I od razu dajmy im marchię. Status marchi. Bo to mnie interesuje, to chcę, żeby byli marchią po prostu. Ta, nic innego mnie nie interesuje od nich. Okej. Okay. Doradcę mam w tego. Ciebie zaczynamy anektować. 592, aneks wasal. Ile to zejdzie? 508, to długo. Pewnie mam jeszcze karę. Pewnie mam jeszcze karę. Ta, ale ona się już kończy, więc za chwilę powinno być szybciej. Dobra, forty mamy. To jest najlepsze w tym wszystkim, czyli tak, ciebie mogę... również okorować, tutaj też możemy okorować, wy rąbiście. Tu zastanawiam się, czy tędy nie będą mieli przejścia. No ale to trudno, no zawsze coś jest zrobione. Poczekamy, bo zobaczymy, nie? Okej, okay. Gazikund. Weź ty komuś wojnę wypowiedz. Kora Kunjul, jak jesteś duży? 135, dobra, oni przegrają za chwilę wojnę z kimś, więc może Kora Kunjul będzie do zwasalizowania po Hishinkaifie, czy jak się to tam nazywało. Claim, nie ma sensu robić claima. I w zasadzie tą misję możemy sobie anulować. Manpower, no dostalibyśmy na 10 lat jakiś lekki bonusik. A to mnie nie interesuje. Okej. Okay. A wiem, tutaj chciałem. Czy ty poklejmowałeś mi tę ziemię? Declare War.
Myślę, że tutaj jakbyśmy utworzyli taki duży Krym, byłoby wyjebiście. Że to by wymagało ode mnie posiadania floty, która by tu przetransportowała mi wojsko. Dalibyśmy Krym cały, nie? Tak to byśmy zrobili. Niech przewożą mi to marynarki. Myślę, że 20 tysięcy to mi wystarczy na północy. Tu zabezpieczmy się. Transylwania. Czy ja cię mogę jakoś wzmocnić w Transylwanii? Już z takim deptem startuję? No nie, to nie wiedziałem, że z takim deptem mogliby tutaj wystartować. Nieważne. Cokolwiek, szczerze mówiąc, declare war. Saksonia jest cesarzem?! Ale win! Co się stało, że ci nie są cesarzem? Ferdinand. Jak oni przegrali wybory? Masz przejebane. Kałach, masz przejebane. Nie chcę nic mówić. No, słucham. Ale Austria właśnie przestała być wartościowym sojusznikiem. Dlaczego? Co się stało? Przegrała wybory. Aha. No dobra, czyli już nie mam cesarza jako kumpla. Nie. Ale też dla ciebie też to jest dobra informacja. Czemu? Tak, a taka malutka podpowiedź. Że masz taki Śląsk albo Brandenburgię, a z cesarzem jest Saksonia, która no. Zobacz jakie ma sojusze. Taka mała podpowiedź, żeby nie było. Dobra, spoko. Ja bym korzystał na twoim miejscu. Brał ile się da, póki nie widzi Austria. Czyli mówisz, że może wrócić jeszcze na tron? Może, raczej wróci. Nie wiem, czemu przegrała te wybory. Może tego nie mieli. Właśnie, kiedy mój władca może abdykować? Za 4 lata, okej. Okay. Myś 1, no kurde. Poczekamy na misję nową. W Moskwę się wbić. Ej, ja się wbiję w Moskwę. Moskwa, jak ty duża jesteś? Ja taki duży Krym stworzyć. Ej, mokry sen Lukasa. Misja. Lewant. To z tą misją czekamy. Bo po prostu ja tą misję biorę i wbijamy się w Mameluka od razu. To jest po prostu wojna przeciwko Mamelukowi, zdobycie tych prowincji, whatever. To z kim walczę? Tylko z Great Orną, ok. To wszystko leci na Krym. Krym. Tym bardziej, że trzeba też hordy niestety boostować, bo inaczej mają te kłopoty tutaj u siebie. Ale myślę, że to może być ciekawa opcja, bo w sumie nigdy nie grałem pod wasali. Raz to zrobiłem, to był bardzo duży błąd. To weźmy. Wracajmy sobie. Litwa dała komuś przemarsz. Ciekawe. Dobra, jak jesteśmy z technologią. Wszystko jesteśmy bardzo daleko do przodu, więc rozwijajmy. Nasze wojska szykujmy do działań wojennych. Ej, coś jest nie tak. A, bo tu stolicę jeszcze mają. Czekajcie, czekajcie. A Strachaniu jeszcze nie podbili. Nogaj, z kim ty masz sojusze? Mają Czagataje. To Nogajów też będziemy mogli zaatakować potem za jakiś czas. Mamy Klejma, mamy Klejma. To ja może na tutaj tak zrobię, wiecie? Kosowo z buntach i fort na Kosowie. Po tej wojnie z Mamelukami lecimy zbudować fort na Kosowie, bo to jest must have. A w sumie nie wiem, czy ja to wygram. Więc może tak to zróbmy. No ja już powinienem wygrać. Okej, tak. I będziemy mieli wojnę z Gruzją. To tu bezpośrednio trzeba byłoby przejść na te forty może szybko. Żeby ich po prostu zająć.
Najgorsze jest to by było w tej wojnie, że miałbym na plecach również po prostu te mniejsze kraiki, które są w tej koalicji. Czyli Genua, Gruzja, Cyrkazja i tak dalej. Flotę chyba muszę rozbudować z tego, co tak myślami. Bo połączona ich flota może być groźna. Nie jestem pewien, czy ja nie mam nie musiałbym jej ulepszyć mojej floty. Ale powoli się już zbliżam do Kałacha, no serio. Jeżeli tutaj zabezpieczymy tą granicę, to co zostaje? Basarabia? Tędy by mógł mi przejść, ale to jest... To jest minus zarówno jego, jak i mojej obrony, żeby nie było. Możemy mu robić desanty na Litwę, a ja mu za chwilę naprawdę tutaj dość mocno zacznę zagrażać z drugiej strony i go zmuszę raczej do ekspansji w kierunku Danii, co też bym robił na jego miejscu jak najszybciej. Myślę, że niedługo się będziemy szykowali do pierwszej wojny z Kałachem, może właśnie o Mołdawię. Bo nie chcę też, wiecie, kończyć serii tak jakoś szybko. Chcę się pouczyć troszeczkę. Też chcę, żeby poznał właśnie buildy, mechaniki. Żebyśmy w kolejnych seriach mogli toczyć dłuższe wojny. O, ciekawe czy... I tylko Silesia i Magdeburg. Cesarz nie obronił. Wyjebicie. No widzicie? Akurat dobrze, że mu to podpowiedziałem. Okej. Okay. Kończymy wojnę z tymi typami. A, ja tu przekazałem... A, jeszcze tutaj jest do zajęcia. Okej. Okay. 53. Sporo agresywnej ekspansji, ale to wśród tych krajków na północy to olać je. To najwyżej potem Krymowi każe tutaj zbudować gdzieś forty również. Jak tam? Polepszę sobie relacje. Wtedy koalicji nie będę miał. Właśnie mamy 100 na Mamelukach. Mameluk, ile ty masz wojska? Ja już mam więcej, mogę mieć więcej armii od niego. Mam trochę więcej. Mameluk ma 45, ale w Mameluk ma jeszcze wasali. Czy on już zjadł wasali? Tak, jest w koalicji, zjadł wasali. Bijemy Mameluka za chwilę. Jesteśmy dobrze ufortyfikowani, mamy armię. Kończymy jedną wojnę tam na północy. Krym. Czy tak się upewnimy? Okej, okay. Tutaj też możemy polepszać relacje oczywiście z tymi typami za chwilę. Floty nie mam? A, bo mamy kłódkę, ok. Tu się zaraz Mołdawia wypuści, więc też byśmy mogli ją potem bić i ten. Flota nie jest do upgrade'owania, ale myślę, że muszę dobudować. Czy mnie stać na to? Nie stać, ok. Dobra, nie stać mnie na większą flotę. No, przewieziemy wojsko i myślę, że zaatakujemy. Ewentualnie możemy poprawić relacje z Gruzją i jakoś ich pokojowo zobaczyć, bo jakbyśmy mieli powyżej chyba plus 50, to może by mi wyszli z tej koalicji. Tak, macie przejście. A wy gdzieś jeszcze macie swoje terytoria? Lukas, opłaca mi się maksować ideę, jeżeli jestem bardzo do tyłu, jeżeli chodzi o technologię administracyjną? Czy po prostu ją mogę olać? Ja bym maksował osobiście. Okej. Okay. No bo to ci obniży po prostu koszty technologii, administracyjna ci na jakieś tam wyniki wojenne nie wpłynie. Ja mam religijną, nie? No ta. Dobra, no to będę maksować. No bo szybciej potem nadrobisz te zaległości, tak czy siak. Będę się bronić przed tobą krzyżem. Zobaczymy, czy krzyż złamie topór, nie? Dobrze, że nie piórem. Czemu nie piórem? Słowa też mogą ranić, czy jakoś tak. No, napisane tak. Na kartce. Zgadza się, ale to po raz głowy nie wyjmiesz. No niby tak. Ale wiecie, w sumie ja tu będę miał ile? Będę miał w Hugo wojska, dobry teren. Będą na niszczyciela, to 20 tysięcy dajmy tutaj. I po prostu wyłączymy koalicję. Zajmując ich prowincję. Tutaj pójdziemy, fort zajmiemy.
Więc wszystko, co pójdzie z Ocyrkazji i tak dalej, będzie musiało iść w tą stronę. Tu mamy Transylwanię oraz Krym. Krym, jak ty wyglądasz, jeżeli idzie o majątek? Pewnie, muszę ci spłacić dług jakiś, 125. Osmanie, nie miałbyś ochoty na wspólny atak na pewien kraj? Nie, ja nie widzę nigdzie moich interesów. W Moskwie na przykład nie widzisz interesów Osmanów? A to nie potrzebuję wspólnego ataku na Moskwę, co ty? A, dobrze. To gardzisz polską ręką, którą do ciebie wyciągam. No pewnie. To jest jakieś, to przecież to jest jakieś solowalne, ta Moskwa. Oj tam. Tym bardziej, że mój Krym coraz bardziej tak zawija w twoją stronę. No będziemy musieli kiedyś porozmawiać w sprawie tego Krymu. Mówisz? Krym staje się kością niezgody naszą. Tak. O, Wenecja nie jest już moim rywalem. Ej, nie, mam 1-5-1 Kiera na tobie. Jak delejtować, Lukasz? Naprawdę? Jak go killnął? O, stary, jak ci to wejdzie na tron, to masz przejebane. Lukasz, jak to zabić? Increase support by 10 prestige, czy jak? Co mam tutaj wyklikać? Tak. Czyli tą koronkę na prawo, tak? Tak, bardzo dużo prestiżu będziesz musiał na to przeznaczyć. No, nic innego w zasadzie nie zrobię. No chyba, że zaczniesz hejtować Austrię, ona przestanie wspierać swojego, ale myślę, że to już nie, jest nie, tak... ale jak nie da się go zabić? Czy muszę to... Nie, da się. Aha, czyli tutaj jak mam nazwę tego gościa i po prawo mam claim strong i taką koronę, nie? Żółtą. To muszę klikać, tak? Aha. Naprawdę? Czy mnie trolujesz teraz? Bo nie wiem. Nie no, musisz to klikać. Tam ileś prestiżu to kosztuje, chyba 10. Dobra. Weź to kliknij raz, to zobacz, bo nie... Kliknąłem dwa razy i mi spadł prestiż i nic się nie stało. No bo zobacz, że on ma 58% wpływu, więc musiałbyś kliknąć od tego momentu jeszcze 4 razy, żeby go przebić. Radzę ci skombinować szybko prestiż skądś. Właśnie. Stoczyć jakieś durne wojny, w których nic nie bierzesz oprócz Conceal Defeat przeciwnika i za to jest 10 prestiżu, albo wyłączanie rywali, na przykład, coś takiego. Czy mam więcej prestiżu. Jest taki powód do wojny, jakbyś na przykład z rywali swoich zaatakował i tam jest chyba, że ich poniżasz, to dostajesz punkty Power Projection i chyba też sporo prestiżu, ale to tak nie pamiętam już za bardzo, szczerze mówiąc. Mhm, spoko, spoko. Okay, poklikam parę razy. Number of states, wyjebiście. A i to już mi się ładnie, patrzcie, jak koruje szybko, nie? A gdzie ty sprawdzasz, ile on ma procent tutaj poparcia? Jak najeżdżam na Airów, jest cała ich lista. A. I widzę, że masz... O, czekaj, bo coś mi... On ma dalej... Nie. 7% ma, nie? 7% ma szans na to, że dostanie jeden punkt. Bo ja go tutaj poklikam. A twój ma 35 w tym momencie. A, bo jest poparcie. 58 ma Austria, twój ma 35. Już masz... A, tu 5 punktów się dostaje, a nie 10? No, teraz właśnie zboostowałem na... i mam 40, wiesz? No serio, ja bym na twoim miejscu toczył jakieś szybko wojny o prestiż. No, będę musiał coś pomyśleć. A to chyba w sumie nawet dobry moment, nie? Tak, tak, tak. Dobry moment na zakończenie tego odcinka. Kto zaczynał? Ja zaczynałem, więc ty kończ. Mhm. Dziękujemy wam za uwagę. Zostawcie łapeczkę, moi drodzy, i widzimy się jutro o 16. Tak, dziękuję. Pamiętajcie o obejrzeniu obu perspektyw. Do zobaczenia, pa, pa. Bye.